Siemanko, jestem Luzek, to jest Need for Speed Underground 1, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Pisaliście mi, że bardzo brzydki mam z przodu zderzak. Nie, mi się bardzo podoba, przypomina mi właśnie ten bodykit, który właśnie jest w tym Undergroundzie. Znaczy fragment tego bodykitu, konkretnie przedni zderzak właśnie. I mnie się bardzo podoba, natomiast tylny mógłbym zmienić na ten. Mam go już? Dobra, niech sobie będzie, dobra. Progi... Aha, próg, mówiłem, że chcę zostawić, maska i to, dobra. Wszystko gotowe, felgi. Czy felgi zmienimy? Może coś będzie fajnego. NFS... Mało tych felg w ogóle w tej grze, coś to jest. Za mało, te są ładne. Za mało felg. Czy mamy headlighty? Nie mamy nic. Szyby. To już wszystkie? No kurde, wszystkie odblokowałem szybki, ale jajka. Dobra, zostawimy te. Kolorki zostają, detale, winyle, a może detale jakieś damy. Myk. Wow, ekstra. Nie no, zawsze to trochę punktów do tego, do wyglądu dodaję. Nie wiem jaka firma, bo w ogóle chciałaby się pokazywać na samochodach, które są na nielegalnych wyścigach. Jaka firma chciałaby być kojarzona z nielegalnymi wyścigami, what the fuck. Ale w Undergroundzie wszystko jest możliwe, jak widać. Więc spoko. Taki mały smaczek, dodajemy fajne naklejki producentów na samochód. Aha, jeszcze jedna sprawa. Czy są jakieś nowe, unikalne? Tak. Zobaczmy. Co lepiej tutaj po... Wow! AutoZone! Nie, podobał mi się jeden... ten. I niech sobie zostanie taki... urbanistyczny, o! Urban style. Co tam jeszcze odblokowałem? Bo jeszcze chciałbym się przejechać Hondą S2000. RSX, zajebista fura. Aha, Honda mi się odblokowała, ale która to była? O, to jest chyba ta. O, właśnie, też fajny wóz. No, ale mamy Eclipse'a. I Eclipse'em będziemy się bawić. Ostatnio narzekałem trochę, że mi się nim ciężko jeździ dosyć. I to jest prawda, jeździ się nim troszeczkę ciężko. Rzuca dupę przede wszystkim, co jest dziwne. Samochód na pewno na 4 koła. No, ale tak jest. I czasami ciężko go opanować, ale myślę, że to jest kwestia... prawy oczywiście. No dobra, laska, startuj. I zobaczcie ten start. Yeah! Rzuca jak Skyline'em w Undergroundzie dwójce. Na starcie, prawda? Musiałem trochę ściszyć muzykę niestety, wiecie, bo YouTube się gniewał, że ja tak głośno muzykę wam puszczam w tym Need for Speedku. I niestety musiałem przyciszyć. Szkoda, no bo tak fajnie nawet było słychać w tym filmie, gdzieś tam w tle. No ale skoro nie można, to nie można. YouTube naprawdę bierze sobie do serca tego typu zabiegi, jak na przykład podgłośnienie muzyki od 0,5%. Niestety, nie posłuchamy dzisiaj sobie tak o. Bardzo, bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro, no bo kurczę, atrakcyjniejsze by troszeczkę te filmy. Nawet to przecież nikt by nie ściągał z mojego filmu muzyki, no bez jaj. No ale... no, Lucek nie może zarabiać na czyjejś muzyce, więc niestety musieli wyłączyć mi tam ten film jeden. Więc musiałem go zaplodować jeszcze raz, co się ledwo udało tego samego dnia. No ale trudno się mówi. No dawaj, tam... No tak, dzień bez ramowania w Need for Speed Underground 1 to dzień stracony. Tyle wam powiem. W ogóle ja teraz zwróciłem uwagę, jeśli chodzi o mapę, że my znajdujemy się gdzieś blisko jakiegoś wybrzeża. Co? Blisko jakiegoś wybrzeża się znajdujemy, ale strasznie dziwnie mnie obróciło. W ogóle co się tam dzieje z tyłu? Nie wiem, czy ja podgonię tego z przodu typa. Kto tam, czym tam jedzie? To chyba Supra była? Ciężko zgadnąć. Z takiej odległości w Undergroundzie jest ciężka sprawa, wiecie? Tutaj niestety samochody z daleka wyglądają prawie wszystkie tak samo. Wow, pojedziemy skrótem, co? Świetnie. Dawajcie punkty Stella. Zaraz tu będzie meta, lepiej nie szalować. Szalować. Lepiej nie szaleć. Szalować. Kurde, co ja za słowo wymyślam? What the fuck.
Ej, w ogóle wiecie, jaką rozkminę dzisiaj złapałem? Tak sobie siedzę i coś tam oglądałem głupiego, no nie? I tak sobie pomyślałem, sorry, że przeklnę, pierdolenie. I tak się zaczynałem, zacząłem się zastanawiać nad słowem pierdolenie, skąd się wzięło to słowo. I tak je rozkładam na czynniki. I w tym słowie jest pierdy, czyli pierdo, i lenie, czyli leń. Tak się zastanawiam, dlaczego właściwie to słowo jest takim przekleństwem twardym, skoro nie zawiera jakichś kombinacji, nie wiadomo jakich słów typu dziwka albo ta druga, tylko po prostu jest to pierdolenie, no. Pierdolenie. Mógłbym nazwać na przykład osobę, która wraca z pracy, kładzie się na kanapę, że pierdoli, no. No bo się obija, tak? Jest takim pierdoleniem. Leniem i pierdem, że pierdzi stołek, no. Masakra. Ej, what the fuck? Golfina oczywiście naprzód. Golfina to wiecie, to jest taki dorastający BMW. Fan BMW, oczywiście. Trzeba na nich uważać, to naprawdę są cholerne stwory. Mamy tu okrążenia, 4 okrążenia! Oh man, ale wiecie co, w RSX naprawdę lepiej mi się jeździło niż w tym GSX-ie, przepraszam. RSX-ie jeździło się świetnie, chociaż tam mieliśmy ten napęd naprzód, no nie? Więc tak trochę to na driftach nie fajnie było, ale samochód skręcał nieziemsko, bardzo fajnie się prowadził. Nie było mowy w ogóle o żadnym zarzucaniu, absolutnie. A tutaj, niestety, Eclipse z bólem serca. Będę to musiał powiedzieć, ale prowadzi się gorzej. I prawdopodobnie będzie tu z mojej strony lamerka. Ale spokojnie, jeszcze kilka bardzo fajnych samochodów przed nami do odblokowania. Między innymi wspomniana Honda S2000, Nissan Skyline i chyba jeszcze jakieś inne smakowite kąski. Zobaczymy, czy uda się wskoczyć na drugie piętro. Jeszcze za wolno. Ach, czekajcie chwilę. Lepiej, dobra. What the fuck? No co on robi? Jak ja mam normalnie grać, jak te samochody się tu tak dziwnie zachowują? Chwileczkę. Który jestem? Czwarty. Drugie okrążenie. Dziwne to. Dogonimy ich spokojnie. Tu się jedzie przez tą moją ulubioną dzielnicę. Ja zawsze się z nią jakoś tak utożsamiam w moim... No kurde, co jest? W moim ludzkowym serduszku, tak to jakoś blisko moich rodzinnych stron. Nie no, żartuję. Śmieci jakieś, kurde, zwisające dzikie węże. Gonimy tych typa tam z przodu, oni naprawdę nieźle nawiali. Skończyło mi się całe nitro. No niestety, benzyniaki palą dużo. Palą dużo, palą jak smoki. Palą jak smoki, naprawdę. Ale dobra, nie poddaję się. To jeszcze nie jest koniec wyścigu. Jeszcze dwa lapsy jeszcze. Spokojnie damy radę. No kurde, zwłaszcza nikt nie chce dawać punktów dzisiaj. Ja mówiłem, tym Eclipsem jeździ mi się jakoś gorzej. On jest taki słabo przyczepny, gorzej zakręty pokonuje. Jak skręcił! Golfina, widzieliście to? Zróbcie sobie powtórkę! Jaki cheater! Co oni tak wolno jadą? Ej, chyba mnie podpuszczają tu. O nie, to mi śmierdzi jakimś podstępem. Ale widzieliście w poprzednim odcinku, co się działo, prawda? Co się działo właśnie z tymi samochodami? Ja to wszystko mam nagrane, kuźwa. Zgłoszę to do TVN-u. I oni już będą wiedzieli, co z tym zrobić. Tak samo jak zgłosiłem... Kogo ja tam zgłosiłem? Do TVN-u. No, zgłosiłem Tuska, żeby go bronili, bo ja się chciałem, żeby się za nim stawili. I zobaczcie, przez ile lat go bronią. Tylko jedno moje zgłoszenie, tak, od razu. W TVN-ie robi się szum. A zobaczycie, jak z tymi to pojadą po bandzie, kolesiami, kurde, cwaniacy, haha. Pokażę w TVN-ie, który to był wyścig, żeby nie uciekli. Mam wszystko nagrane. Wszystko mam na taśmie. Kurde, cwaniacy pieprzeni. Potem jeszcze dostaną bana w Wordzie i tyle, ramerzy. Ostatni wyścig ja widziałem, jak mnie zramował, Chciał mi nabić, wiecie, wysoką prędkość. Walnąć mnie w tył, żebym dostał
account checking albo po prostu bana. Skubaniec, ale mu się nie udało. No dobra, kończymy powoli ten wyścig. Strasznie samochód jest podsterowny, ten mój GSX, ale za to na driftach radzi sobie fajnie. Bardzo mi się podoba. Zarzuca mu tam dupkę troszkę, ale wolałbym, aby w moim garażu znajdowało się więcej niż jeden samochód. Oczywiście można je tam gdzieś wymieniać i tak dalej. I fajnie, że nie trzeba od nowa wkładać tych części. To jest trochę wygodne. W dwójce oczywiście to się zmienia. Już niestety musimy każdy samochód oddzielnie tuningować. Co też jest fajne oczywiście. Jakiś winyl nowy. Kasa. A znowu jakieś okrążenia będą. I mamy magazyn. Mamy magazyn do odebrania. Zobaczmy. Wow, świetnie. Mówiliście, a czy pisaliście, abym pobrał sobie patcha tego jakiegoś tam, żeby sobie mieć te okładki jak z jakimiś tłami i tak dalej, żeby to wszystko było uzupełnione. Ale gram bez tego, co tam, wszystko jedno. Ole laska, słuchajcie, ale fajnie ubrana. Nie, Eclipse kręci mnie w tą stronę tym razem. Bo on tak różnie. To jest Eclipse chyba homoseksualista, bo on zawsze od tych babek ucieka. Eclipse to jest facet, czy to jest... Nie, jakby powiedzieć po polsku, to jest Eclipsa, więc można powiedzieć, że kobieta. A po angielsku Eclipse to raczej facet, więc można powiedzieć, że facet. Wow, ale drift! What the fuck? Ile tu mamy? 3 okrążenia. Damy radę. Strasznie mi się nim jeździ, naprawdę. Będę musiał chyba zmienić z powrotem na Acura RSX, bo to jest porażka. Ale drifty to są, wiecie, tu mam chyba... Nie, draga mam jednego, drifty to nie. Jest tragedia, ale może jak wymienię bodykit, to będzie lepiej. W każdym razie jest ciekawiej, prawda, bo tym RSX-ą, Acura, to ona chyba jest. Cholera wie. Możemy powiedzieć akurat. Kurde, dzisiaj taki odcinek, trochę bawię się słowami zimnie. Przynajmniej jak powiecie do swojego taty, jak wróci z pracy, czemu pierdoli. Oj. No to możecie mu wytłumaczyć, że to wcale nie jest takie złe, co powiedzieliście. Tylko, no tak niegrzecznie trochę się zapytaliście, dlaczego się leni, prawda? Ach, cholera, broda. Ach. Dobra, już. Ciekawe, co by powiedział do takiego typowego Jacka. Tata jakby powiedział do niego: tato, dlaczego pierdolisz? Oh fucking shit. Urwałby łeb przy samej dupie. Coś się stało, no. Jak te samochody dziwnie się tak sztucznie prowadzą przy jakimkolwiek zderzeniu z trafikiem. Tak nie da się go opanować w ogóle. A... Wow! No. A Eclipsem to jeszcze trzeba hamować przed zakrętem długo, długo, żeby wyrobić. No zobaczmy, czy ten cheater będzie coś tutaj oszukiwał. Ja się mam tu na oku. Nagrywamy go, co nie? Mam tutaj rejestrator jazdy. O, pojechał na skróty, taki cwaniaczek. Ej, ostatnie okrążenie, dobra, to trzeba się skupić. Nie mogę dać tutaj ciała. O, lera. Gdzie? Co to jedzie w ogóle? Doczny on chyba. Jadę naokoło. O, lera. Na skróty pojechał, że niby taki szybki jest, ta. A i co? To tak, ten skrót ci tyle dał. Nie użyłeś swoich cheatów tym razem, więc gówno z tego masz, koleś. A teraz chodźmy skoczyć. Yeah. Oh, okej. Dwa razy, świetnie. I teraz tak. Yeah. Oh! Nie, no nie, tak nie miało być. Ja, jaki cheater! No i dobra, kończymy tą nierówną walkę. Zostawiłem go tym razem gdzieś z tyłu. Ja nie wiem, ale podczas gdy komentuję, jakoś zupełnie inaczej jeżdżę. A poza tym Eclipse mi się źle jeździ. Chyba zmienię na tego RSX-a z powrotem, bo widzę, że... Level 3 headlights odblokowałem. Zobaczmy, co to jest. Customize car. Accessories, headlights. Wow.
ho. No dobra, ale Eclipse jest za to dobry do dragów, driftów. Wow. Dobra, pojedziemy jeszcze sprint. Zrobię to co najgorsze, wiecie, na początku, żeby to co najfajniejsze zostawić sobie na koniec. To uwielbiam. I zobaczymy, z kim będziemy się tutaj mierzyć tym razem. Coś nowych samochodów ostatnio nie było, prawda? Supra, Focus, 206 i co jeszcze? Golf. No doborowy skład, ale mamy sprint, sprinty lubię. Sprinty lubię, są nawet całkiem spoko. Przynajmniej nie trzeba jeździć tylko krążeń. Wiecie co, teraz mi przyszło do głowy jedna myśl, bo oglądałem ostatnio, wiem, że to trochę nie na temat, no, ale oglądałem ostatnio zwiastun Project Cars i właściwie tam się nie jeździ tak na tych zamkniętych torach prawie, że. Znaczy trochę się tam jeździ, ale chodzi o to, że są też takie trasy bardzo ciekawe, osadzone gdzieś tam w górach, w jakichś tam przez jaskinie się jeździ i inne tego typu rzeczy, to jest fajne. I to chciałbym sobie sprawdzić. I tyle o Project Cars. No, taka myśl była, przeszła mi przez głowę teraz, że chciałbym sobie właśnie tę grę przetestować. Kurde, gdzie tu jest start? Gdzie tu jest meta? Zobaczcie, gdzie jest meta. Teraz na mapie, jak patrzycie, to po mojej prawej stronie, jakbym wjechał tutaj gdzieś jakoś prosto. Ale musimy jechać naokoło przez te całe slumsy i potem będziemy musieli zjechać na autostradę. No ja wam mówię, to wszystko jest tutaj połączone. Przynajmniej w miejscach, gdzie są zagrodzone te płotki, wiecie. Gdyby je pousuwać, na pewno jest taka modyfikacja do tej gry. Tylko to bez sensu. Ja tylko dla ciekawości, dla fanów. Można by coś takiego przetestować. Bardzo krótki ten sprint, z tego co widzę. Wow. Nie! Eclipse, trzymaj się jakoś. Chłopie. Nie rób mi tego teraz. Ale ja podejrzewam, że gdy założymy sobie ten zajebiaszczy, poszerzający bodykit, to naprawdę ten samochód będzie skręcał lepiej, bo teraz ja muszę dość dużo gazu puszczać, żeby skręcić dobrze. A w Acurze to normalnie jechałeś na pełnym gazie, człowieku, i nic się nie działo. Mogłeś skręcać każdy zakręt, bierzesz każdy zakręt twój elegancko. A tu nie, obijasz się od ścian jakoś dziwnie. Ale zaraz będą te fajne tryby właśnie do Eclipse'a i tam sobie polecimy. W zasadzie to mógłbym zmieniać sobie samochód pod konkretne wyścigi, tak? Ale tu za chwilę będzie co innego. O, zobaczcie, i mamy też lampy do wymieniania z tyłu. Z tym, że mi się w Eclipse właśnie te bardzo podobają i nie chciałbym ich specjalnie wymieniać. O Boże, często właśnie widzę gdzieś na Otomoto tego typu światła w Eclipse'ach. No to jest porażka. Zobaczcie, jak te wyglądają. To jest kozak, no nie? A te to jest w ogóle jakaś kupa. Boże, jak można coś takiego zrobić? Te są zajebiste. Dobra, mniejsza o tym. Teraz chodźmy robić najlepsze tryby. Drag Drift. Zaczynam od dragu. Tak jest. Dobra. I zobaczmy, z czym mamy tutaj do czynienia. Mitsubishi. Nie, to był Dodge. Wow! No! Co? Ani mi się waż! Tak, i gonimy dziada. Dawaj mi tunel. Biacz. Musimy to wygrać. Jeszcze mam szansę! Wow! Jaki cud! Co się stało? What the fuck? Przecież przeleciałem go! Jeszcze raz. Musi się udać. Dragi naprawdę są ekscytujące. No dawaj, o znowu ta fajna laska jest. Jest! Wow, what the fuck! No drugi tor mnie wywaliło. Ale jazda. Dużo lepiej biegi zmieniam teraz. No! Gdzie mi zajrzasz drogę? Nie widzisz, że mam pierwszeństwo? Trzymamy się lewej. Nie, lewej? Dobrze mówię, lewej. Ale było blisko. Miałem jeszcze trochę nitra tak właściwie. No ale dobra. Udało się wygrać. Ale ten pierwszy wyścig był ciekawy, bardzo. Level 3 neon. Wow. No to ciekawe, jakie pulsujące tu są? Czy nie, tu chyba nie było pulsujących. Akcesoria neony.
Jest pulsujący! Ole bania! Dobra, no to bierzemy... Białasa? Nie, pomarańczowego, znaczy... Tego chcę. Żółtego. I jedziemy następnego, draga oczywiście. To taki sam? Właściwie chyba taki sam nawet, moim zdaniem. Nie. Ale bardzo podobny. Wszystkie dragi są w miarę podobne, prawda? Znaczy nie no, w Undergroundzie to się różni, bo tutaj mamy w różnych lokacjach. Dobra, mniejsza z tym, zaczynajmy. Ole zajebiście. Gdzie? Co? Jak mnie zepchał? Ale cheater. Ale już pojawiła się 350, moi drodzy, pierwszy raz. Świetnie. No! Co? Co tak szybko wystartowała? Ole poleciał! Jak on to zrobił? A, po prostu dobrze zmieniał biegi. Może dlatego. Jaki cheater! Gdzieś ja go nie dogonię. Jeszcze raz. Dobra. Jest! Dawaj się go łapać tam! Co mi tu porobił? Czemu mi zmienił na niższy bieg? Jeszcze raz. Odcięcie na każdym biegu! Dawaj, trzymam go się. No, tylko mi nie uciekaj! Uciekł mi! O nie, no jak on to robi? Zobaczcie, jaki szybki jest skubany dziad. Zobaczcie, jaka prędkość. Jak ja mam go złapać? O nie. Jeszcze raz. No, to będzie ciekawy drag. Chyba będę go męczył do końca odcinka. Musimy go zablokować po prostu. Tak, to moja taktyka. O! Teraz i tak jadę na przodzie, więc chyba nie będzie takiej potrzeby. Którego blokujemy? Łe, nie ma. Co? Spadła mi stąd. Eklips najszybszy. Prościzna, bułka z masłem. Tak. Ja takie rzeczy wyniosłem z Need for Speed World. Dobra, i drift. Ciekawe, co tutaj się odblokuje. Chyba coś fajnego, na driftach zawsze jest coś fajnego. No i tutaj Eclipse powinien polecieć najlepiej. Ale nie jestem zadowolony. Ani na dragu sobie nie radzi, jak na razie. Ani na wyścigach, okrążeniach. Tak klipa trochę, co? Z tym moim Eclipse'em. Lubię strasznie ten samochód, no ale... Kurde. No dobra, na driftach trochę sobie nawet radzi. O, przester! Niedobrze. Kurde, bo będę ostatni, jak będę tak lamił. Co? To był właśnie najlepszy drift! A powinni mi milion punktów naliczyć za coś takiego. Zajebisty kąt, ponad 90 stopni. Jak oni mogą tego nie zaliczać? Kupa dymu, normalnie ludzie się duszą. Kurde, co za przekupieni sędziowie są, naprawdę. To bez dwóch zdań. Kurde, nie znają się na drifcie, żółtki. Zobaczcie. Ponad 90 stopni drifty robię, a nie jakieś tam 30 stopni, jak tamci oponenci, kurde. Lecą sobie 120, a tu chodzi o technikę. Nie, żeby jak najszybciej. Technika, kąt. Najwyższy, najlepszy. Najszybszy. Dobra. Próbujemy. No! Wow! Ale wyminąłem pięknie. Myślałem, że się nie uda, ale się udało. Dawaj. Ja nie wiem, gdzie tu łapię te strefy. Jakoś tak dziwnie to łapię. Kupowato. Znaczy, do driftów nawet jest spoko, wiecie?
da się go opanować i jest okej. Ale ogólnie do większości innych trybów jest kupa. Ja nie wiem, czy to wina samochodu, czy części, ale coś tutaj nie wychodzi mi za bardzo tym Eclipse'em. Dam mu jeszcze szansę, zobaczymy. Może na lepszym tuningu poradzi sobie lepiej, co? No taki kąt, jak oni mogą nie uznawać takiego kąta, no? Nie dusi się nic, pali kapcia na cztery koła, ani w ogóle nic. Nie przyznają mu punktów, tak? Biedny Eclipse jest smutny. No. Wygrana, ale żałosna ilość punktów. Ja tu powinienem mieć 3 miliony, a nie jakieś tam 165 tysięcy. Dobra. Sport z winyl, winyl, winyl. The Rob Zombie Car. Toyota Supra. O, proszę bardzo. A propos dobrego samochodu. Toyota Supra. Customized Ride. Gdzie jest ten kawał kota Toyota? Proszę bardzo. Ha? I got a need for speed. Yeah. Zobaczmy tego Toyota. Tak, i tym samochodem będziemy jeździć w następnym odcinku, moi drodzy. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.